Cześć, ja nazywam się Gabriela Szczególska. Witamy na kanale Pracowni Nowych Mediów i dziś będę rozmawiać z Miłoszem Dwojakiem, który wcielił się w główną rolę filmu Który skrzywdziłeś. To może na początek, bo mnie to bardzo zastanawia. Jak zareagowałeś, że dostałeś główną rolę? No powiem szczerze, to było bardzo ekscytujące przeżycie. To w ogóle wyglądało tak, że ja dostałem wiadomość od pana Michała, dzień po castingu bodajże, ja wtedy byłem w szkole i dostałem właśnie wiadomość od niego, żebym przyjechał do amfiteatru spotkać się w sprawie filmu, do którego zgłaszałem swoją chęć udziału. No i przyjeżdżam na miejsce, no i pan Michał mówi, że dostałem główną rolę i powiem szczerze, że to było no, niemałe zaskoczenie, bo jak mam być szczery, to myślałem po castingu, że nie poszło mi dobrze. No bo jednak miałem wrażenie, że nie spełniłem swojego zadania w 100%, tak? Miałem do powiedzenia pewien wiersz. Nie powiedziałem go w całości i troszeczkę się tym zniechęciłem. No i myślałem, że poszło mi dosyć źle. A tutaj takie miłe zaskoczenie. No i bardzo byłem szczęśliwy, ale też zaskoczony tak naprawdę tym, co właśnie mi przekazał pan Michał. A miałeś już jakieś wcześniejsze doświadczenia, czy to był twój pierwszy raz? Wiesz co? Wcześniej jedynie grałem w jakichś takich no, raczej amatorskich spektaklach w podstawówce. Czasami się też zdarzyło grać w szkole średniej, na przykład w jasełkach i tak dalej. Ale tak to raczej nie miałem takiego doświadczenia. To było moje pierwsze takie większe doświadczenie i pierwsza taka większa rola tak naprawdę. I wydaje mi się, że w miarę się w tym jakoś spełniłem. Ale tak, to było moje pierwsze takie doświadczenie na taką skalę, bo jednak to był film, który będzie tak naprawdę no, kierowany do Łodzi, tak? Na festiwal, więc to było coś naprawdę wielkiego dla mnie, przynajmniej. A jaka scena była dla ciebie najtrudniejsza do zagrania? Wiesz co, wydaje mi się, że najtrudniejszą sceną dla mnie była chyba scena w klasie, ta kulminacyjna, kiedy musiałem wygłosić swój no tak naprawdę monolog, tak? Recytowałem wiersz Czesława Miłosza i wydaje mi się, że to był właśnie ten najtrudniejszy moment, dlatego że w tej scenie musiałem jednak wydobyć z siebie pewne emocje, tak? Pokazać, jak ta postać się zmienia i pokazać, że ona w tym momencie właśnie w pewien sposób no wybucha tak naprawdę, tak? Pod tym kątem emocjonalnym, bo przez cały film tak naprawdę byłem postacią statyczną, raczej tych emocji było u mnie mało, bo jednak raczej byłem taki stłumiony właśnie. A tu już właśnie w tej scenie, w tej kulminacyjnej scenie następuje taka ta eksplozja tych emocji, tak? Już muszę to wszystko z siebie wydobyć po prostu. I to było trudne pod tym kątem, żeby zagrać to w taki sposób, żeby tą zmianę było widać, tak? Żeby te emocje było widać tak naprawdę w tej scenie. Więc to była dla mnie chyba najtrudniejsza scena. Zagrałeś w filmie postać Konrada. Jaka jest ta postać? Wiesz co, to jest postać, która według mnie ona nie zgadza się z tym, co się dzieje wokół niej tak naprawdę. No bo wokół niej dzieją się różne wydarzenia. Tak, on był kiedyś świadkiem pewnego traumatycznego zdarzenia. Po tej sytuacji bardzo się zmienił. Odsunął się od środowiska, z którym wtedy się zadawał. No zmienił się na pewno. I teraz widzi, jak dużo osób chce o tym tragicznym wydarzeniu zapomnieć. Ale on niestety nie może i nie ma co się dziwić. I wydaje się, że tak naprawdę w tym jego świecie tylko on nie może o tym zapomnieć i tylko o tym, i tylko on o tej dziewczynie pamięta tak naprawdę. Więc to jest postać bardzo zagubiona w naszej rzeczywistości i wydaje mi się, że on jest bardzo no, zakłopotany, tak? On chce coś zrobić, ale też w pewien sposób jakoś jest ograniczany przez innych. Na pewno jest też postacią bardzo taką emocjonalną, tak? On to głęboko przeżywa, to zdarzenie, które się stało. A myślisz, że czuje się winny, że wtedy nie zareagował? Myślę, że na pewno czuje się winny. Myślę, że na pewno ma pewne wyrzuty sumienia, bo jednak no, mógł coś zrobić w tej sytuacji, ja przynajmniej tak uważam. Mimo wszystko jednak, mimo tej całej sytuacji, mimo tego środowiska, w którym się wtedy zadawał, to jednak widać też po nim, że on nie podoba mu się to, co jego właśnie koledzy, dawni koledzy wtedy w łazience robią. No i on, ale jednak mimo wszystko, mimo tego, że mu się to nie podoba, to jednak nic z tym nie robi. I tak naprawdę
wydaje mi się, że na pewno czuje jakieś wyrzuty sumienia. I w sumie to jest jego całą motywacją do tego, żeby w późniejszych etapach filmu w jakiś sposób właśnie działać w tym kierunku, żeby znowu przypomnieć ludziom o tym, co się stało kiedyś. Ile jest ciebie samego w roli Konrada? Wiesz co, ciężko to powiedzieć, bo ja sam takiego wydarzenia jak mój bohater nie przeżyłem tak tragicznego. No i wydaje mi się, że pod tym kątem nie mogę powiedzieć nic, że to jest coś wspólnego między mną a moim bohaterem. Ale jednak mimo wszystko wydaje mi się, że mam na pewno jakieś pewne cząstki charakteru wspólne z tym bohaterem. I wydaje mi się, że to też mi pozwoliło jakoś lepiej się wcielić w tą postać. Myślę, że też raczej jestem osobą dosyć emocjonalną i też gdybym się postawił na jego miejscu, na pewno by to wydarzenie, które on przeżył, to tragiczne wydarzenie, na pewno by na mnie jakoś wpłynęło, podobnie jak na niego właśnie. I też właśnie na jego miejscu, widząc, że inni tak naprawdę nie przejmują się tym, co się stało i chcą to wymazać z pamięci, też chciałbym coś zrobić, tak? Więc wydaje mi się, że na pewno na jego miejscu zrobiłbym podobne rzeczy, co on. Czy uważasz, że zagranie roli człowieka, który jest tak straumatyzowany, jest trudne? No na pewno tak, bo tutaj jednak trzeba odegrać dobrze tak naprawdę jego emocje, jego psychikę, to, co on czuł i to, co on czuje cały czas tak naprawdę po tym wydarzeniu. I to na pewno jest trudne, bo jednak musimy te pewne emocje tutaj pokazać, tak? W taki sposób, żeby widz wiedział, o jakie emocje też nam chodzi, co ten bohater teraz też przeżywa. I to też było trudne tak naprawdę w wielu scenach to pokazać. A w jaki sposób przygotowałeś się do tej roli? No przykładowo na przykład do recytacji wiersza, która ma miejsce w kulminacyjnej scenie. No tutaj na pewno zostało poświęcone wiele przygotowań, naprawdę wiele spotkań, do całej tej recytacji przygotowywał mnie tutaj pan Michał. Mieliśmy wiele spotkań, na których właśnie omawialiśmy ten wiersz. Próbowaliśmy jakoś to wszystko fajnie poskładać w jedną całość, żeby ten wiersz jak najbardziej wywarł jakieś emocje na widzu. I właśnie dużo nad tym pracowaliśmy, to na pewno. Ja sam też jakoś jak najlepiej próbowałem się wcielić w tą postać tak naprawdę. Chciałem jakoś poczuć tego emocje, mojego bohatera, żeby jak najlepiej ją odegrać, tak? I wydaje mi się, że też tutaj na pewno pomógł mi na pewno pan Michał, bo jednak mimo wszystko no mieliśmy naprawdę dużo spotkań na ten temat, gdzie omawialiśmy tę postać, gdzie jakoś lepiej ją zrozumiałem. I naprawdę przygotowań tutaj było bardzo dużo do tej postaci, do zagrania tej postaci. A jakie masz wrażenia z pracy na planie? Wiesz co, na pewno bardzo mi się podobało. Ogólnie to było to świetne doświadczenie. Wydaje mi się, że naprawdę spotkałem tutaj świetnych ludzi na planie. Przez te 4 dni naprawdę zdobyłem masę różnych naprawdę bliskich relacji z innymi. I myślę, że z innymi się też bardzo dobrze zaprzyjaźniłem. I ogólnie cała atmosfera na planie mi się podobała. I naprawdę praca nad tym filmem to była czysta przyjemność, szczególnie przy takiej ekipie, wśród takich ludzi. No i była to po prostu dla mnie bardzo, bardzo miłe doświadczenie, tak? Czy jest coś, co chciałbyś dodać na koniec? Myślę, że na pewno zachęcam tutaj do obejrzenia naszego filmu, bo wiele osób włożyło w ten film dużo pracy, zaczynając od aktorów, po producentów, operatorów. Naprawdę sporo osób, sporo młodzieży. Naprawdę włożyło w to sporo pracy, więc fajnie by było, jakby ludzie docenili tą pracę i nasz film po prostu obejrzeli i docenili, tak? I szczerze ocenili, jak im się podoba. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję też również.